Stanowski. A, to kanał Zero to tutaj jest. Influencerzy oszukują metodą na wykrywacz kłamstw. Milion osób obejrzało, jak podpięty pod wariograf influencer Wojciech Gola odpowiada na nieprzyjemne dla siebie pytania. Powiem tak, nie za bardzo interesują mnie tajemnice Wojciecha Goli, natomiast wszedłem pod ten film w komentarze i zobaczyłem, co ludzie piszą. A ludzie piszą tak, teraz Nathan pod wariograf, teraz Boxdel pod wariograf, Wardenga pod wariograf, każdy zawodnik Fame powinien przejść takie badanie. Całą serię trzeba zrobić. I rzeczywiście, jeśli pierwszy odcinek ma 1 000 000 wyświetleń i 60 tysięcy łapek w górę, to można zakładać, że stworzy się z tego cała seria i rzeczywiście kolejne osoby będą podpinane pod wariograf. Jest tylko jeden w tym wszystkim problem. To badanie jest gówno warte. Dlatego zanim internet zostanie zalany filmami, na których różni ludzie podpięci pod różne sprzęty, nie wiem, pod sokowirówkę, pod lokówkę, pod suszarkę czy pralkę, zanim podepną się pod jakieś nic nieznaczące urządzenia i będą udawać, że są wielce prawdomówni, warto powiedzieć no właśnie prawdę. Chociażby po to, byście nie byli robieni w konia. To znaczy, żebyście wiedzieli, że jesteście robieni w konia, bo spoko, jeśli lubicie to oglądać. To się dobrze oglądało, to był fajny program, jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką. Natomiast musicie po prostu wiedzieć, jak działa wariograf i że nie działa właśnie tak. Bo nie można korzystać z wykrywacza kłamstw w taki sposób, by on tych kłamstw nie wykrywał. To absurd. Ja pamiętam, była kiedyś taka seria na YouTubie, że kupowałeś jakiś plastikowy wykrywacz kłamstw, chyba kładło się rękę, mówiłeś coś, i jak mówiłeś nieprawdę, to on cię napierdalał prądem, nie? Ja myślę po prostu do dzisiaj, że raz na jakiś czas po prostu napierdalał prądem, nie? Że jakbym 10 razy tak samo odpowiedział na pytanie, to 3 razy by biegł prądem 7, nie? Czekaj, chyba Blołek to nagrywał? Blołek, wykrywacz kłamstw. Ty całą serię zrobili w sumie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy okłamywałeś kiedyś swoje otoczenie, bo nie chciałeś się do czegoś przyznać? A to jeszcze lepiej. Tutaj chyba po głosie było. Ja pierdolę. Czy lubisz TVN? Czy kiedykolwiek musiałeś zmuszać mamę do nagrywania? Dzisiaj wyjątkowy. Super, nie? Jak kiedyś też z naturalnym mistrzem robiliście? To możliwe, ktoś to kupił. No. Poza tym może się zdarzyć tak, że ktoś powie prawdę, a zostanie to uznane za kłamstwo i w ogóle mamy wtedy jakiś bezsensowny, nikomu niepotrzebny problem. My no chcieliśmy w kanale Zero nie pamiętam. Korzystać z wariografu podczas wieczornych programów. Oczywiście przy pytaniach ustalonych z naszym gościem, żeby miał jakiś tam komfort, ale chcieliśmy go podpiąć pod wykrywacz kłamstw, tak zwany wykrywacz kłamstw. No i poszliśmy do pracowni, która się tym zajmuje. I tam niestety okazało się, że wszystkie nasze plany są niemożliwe w realizacji. Tego się nie da, tamtego się nie da, tego też się nie da, to się da, tego też się nie da. I w końcu nam mówią, dobra, jak chcecie, to możemy zrobić taki show, tylko powiedzmy najpierw, że to jest show i tam coś będzie latać, ta wskazówka, ale to nie będzie badanie. To nie będzie miało żadnej wartości. Okej, okay, czyli Freeze te to wszystkie to ja mówię, odcinki, które ponagrywał? To nie będzie żadnej wartości, to po co mi to badanie? Czy te odcinki, które Freeze nagrywał, kurwa i owca WK, chłopaki, to jakby kłamstwo to jest wszystko, tak? Po co? To szkoda czasu mojego i waszego. Więc poszedłem na badanie wykrywaczy kłamstw, ale przebiegało ono zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy ostatnio w internecie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest przedziwne urządzenie. Najpierw miałem taki test cyfr. Poproszono mnie, żebym zakreślił na kartce jedną cyfrę, nie mówił nikomu jaką, a potem przepytano mnie i przy każdej cyfrze musiałem odpowiadać, że to nie ją skreśliłem. Czy skreślił pan cyfrę numer 1? Nie. 2? Nie. 3? Nie. 4? Nie. 5? Nie. 6? Nie. 7? Nie. 8? Nie. 9? Nie. A potem mówił mi, a teraz niech pan odpowie prawdę. Czy oszukał pan nas przy cyfrze numer 7? Ja mówię tak. No więc zupełnie nieznaczące kłamstwo, przy którym się w ogóle nie stresowałem. Miałem zupełnie gdzieś to, czy zostanie to wykryte, czy nie. To znaczy wydawało mi się, że przy każdej cyfrze odpowiadam z takimi samymi dokładnie w sobie emocjami. Nie mając jakiejkolwiek takiej nutki, która mnie zżera od środka, która mówi, o Jezu, teraz będzie kłamstwo, teraz będzie kłamstwo. A okazało się, że te sygnały mój organizm wysłał na tyle silne, że specjaliści od razu wykryli, w którym momencie ich oszukałem. Niesamowite. W każdym razie zapraszam was na materiał z miejsca, gdzie badania wariografem odbywają się codziennie i gdzie odbywają się w taki sposób, że ich wiarygodność jest niepodważalna. No to skoro jest niepodważalna, to dlaczego nie używałem tego w sądzie? To było bardzo proste. Zabił pan Marka Kowalskiego? Nie, kłamie.
Pierdalaj 25. To nie było, tak jak mówię, badanie. To była zabawa. No więc zabawy, w zabawie wszelkie sztuczki są dozwolone. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, żeby było zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. I może dać to fałszywy odczyt wtedy. Ogólnie nie znam tych pytań, które chłopaki przygotowali, ale nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo dbała o swoją prywatność. Stres? Lekki, tak. Taki niestandardowy uczucie. Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie. To nie jest badanie wariografem, to jest show. All right, it's real simple. Paul here will ask you a yes or no question, and if you lie, a buzzer will sound and a light will go off. Let's show him. Badanie wariografem musi się odbywać w specjalnych warunkach. Wymagania są dość duże, jeżeli chodzi o badanie wariografem. Musi być to obecność tylko osoby badanej i badającej, odpowiednio wyciszone pomieszczenie, bez Okej, czyli Wojciech Gola, próbując zakończyć spekulację o to, czy jest biseksualny, czy nie, poszedł na badanie wariografem na odcinku, po czym ludzie teraz wszędzie piszą, że jest biseksualny, abstrahując od tego, co na tym odcinku było. Potem jeszcze poszedł na jakiś super wariograf, przeniósł 20 kartek Kasjuszowi, ludzie nadal piszą, że jest biseksualny, a teraz on nagrał odcinek, gdzie podważył to wszystko i ludzie, jeszcze więcej ludzi będzie mówić, że jest biseksualny. Kurwa, zawsze miał łeb do interesów, co? Zakłócenia dźwiękowego, czy wizualnego z zewnątrz. Musi być też odpowiednia atmosfera, musi być nawiązanie takiej intymności między osobą, która przeprowadza badanie i ta, która poddaje się badaniu wariografem. Pytamy o różne rzeczy, są to rzeczy czasami bardzo intymne. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? To jest prywatne. Po to, żeby sprawdzić, jak reaguje organizm osoby badanej i żeby można te pytania krytyczne porównać z tymi kontrolnymi, tymi intymnymi. Także nie może być mowy, żeby zrobić to na widowni, przy kamerach, przy oświetleniu, przy obecności jakichś osób, które nie powinny być zainteresowane tym badaniem, a na pewno nie tematyką tych pytań kontrolnych. Także badanie jest przeprowadzone wtedy, kiedy spełnia odpowiednie warunki i standardy nasze, europejskie, amerykańskie, pracujemy głównie na amerykańskich schematach badawczych. W normalnych warunkach powinno być to pomieszczenie wyciszone, stonowane, bez ozdób, bez niepotrzebnego światła, natężenia tego światła, bez dźwięków, które dobiegają z zewnątrz. Natomiast w filmiku, o którym mówimy, no była jakaś migająca dyskoteka, tam jakieś pocieszne komentarze osób, które obserwowały, nie wiemy, czy obserwowały to na żywo, czy przez monitor. To są metody niedopuszczalne. Każdy poligrafer, ekspert badań wariograficznych powinien o tym wiedzieć, że jest to podstawa stworzenia odpowiednich warunków do badania. Ja pierdolę, Jezus! ...programu powinny być zapięte w dwóch miejscach, na klatce piersiowej i na przeponie. Jeden był troszeczkę za wysoko, drugi za nisko. Tak naprawdę nie spełniały swojej roli w czasie badania. Odczyt mógł być w tym momencie nieprawidłowy? Mógł być, tak. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, żeby był element zaskoczenia, ponieważ... Ja myślę, że Gola pójdzie teraz do nich i wyjdzie z dokumentem, że nie jest biseksem, ale chyba na Twitterze i na wykopie będą mieli wyjebane, kurwa, nie? Ja p***dolę, ale chłop się p***doli, nie? No, to jest ten moment, kiedy Beyoncé usunęła zdjęcie z internetu, a nie będę go 30 razy pokazywał, że jest w internecie. Albo dobra, kurwa, pokażę. Proszę bardzo. To jest mój ulubiony, kurwa. No, dzisiaj będzie mijać jakieś, nie wiem, kurwa, z 10 lat, od kiedy Beyoncé usunęła to zdjęcie z internetu, nie? I nie można go znaleźć. Już będzie reagowała. Jestem gotowy. Ogólnie nie znam tych pytań, które chłopaki przygotowali. Jeżeli coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że na wszystko odpowiem. Jest to w ogóle niedopuszczalne. Jest to chyba największy błąd. Element zaskoczenia powoduje niepotrzebną reakcję organizmu, która może być odczytana jako nieszczerość. No więc przed badaniem zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi pytaniami testu osobę badaną. Osoba zapoznaje się z tymi pytaniami. Jeżeli ma jakieś uwagi, to przeformułujemy tak to pytanie, do którego ma wątpliwości, żeby mogła odpowiedzieć na to pytanie
sposób tak albo nie, inaczej być nie może. Czy wariograf jest wykrywaczem kłamstw? Nie, wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw, aż tak potocznie się mówi. To jest urządzenie, które rejestruje wszystkie zmiany w organizmie człowieka w sytuacji zagrożenia. Pytanie, na które osoba nie chce odpowiedzieć szczerze, na przykład czy przyjął pan łapówkę, będzie bodźcem, prawda? I wtedy na taki bodziec organizm zareaguje, zareagują nasze ciało niezależnie od naszej woli i wiedzy. Czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Nie. Zatem kwitowanie odpowiedzi na pytanie, że jest to prawda albo nie jest to prawda, jest błędne. Tak, tak. To mówimy o tym, że organizm osoby reagował bądź nie reagował. No, co zatem idzie zwykle, że osoba nie jest szczera, jeżeli organizm nasz reaguje w sposób nienaturalny dla sytuacji, do pytania, do zagadnienia. Did we pot roast for dinner tonight? Yes. Was it undercooked? No, it was rare. It was a little rare for my taste. To był show i na pewno nie było to badanie. Z całą pewnością nie było to badanie i osoba, która to przeprowadzała, albo miała tą świadomość, albo nie, nie wiem tego, natomiast nie powinna takiego badania, w cudzysłowie, zrobić, chyba że uprzedziłaby widzów, że jest to show, jest to element jakiejś zabawy, prawda, ale na pewno nie jest to badanie. Jakie elementy usunąłby pan ze studia, w którym siedział Wojtek Gola? Kamery, jaskrawe światło. Lepiej byłoby też, jakby studio było mniejsze. W ogóle nie powinno być w studio. Tam powinno być w odpowiednim pomieszczeniu. No tak, pomieszczenie, jeżeli byłoby mniejsze. Albo jest dobrze, albo w ogóle nie nadaje się do diagnozy taki pokaz. To osoba, która jest badana po napompowaniu rękawa ciśnieniowego, siedzi nieruchomo, patrzy przed siebie, ma oczy otwarte, zwykle powinna patrzeć w jeden punkt i nie pozwalać sobie na skupienie się na czymś innym, czymś, co mogłoby odwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze, czy to pytanie sprawiło jakieś trudności? Tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Wydaje mi się, że nie. Ale nie mam 100% pewności. Tam była taka sytuacja, pytają go, czy kiedyś coś ukradł ze sklepu. Powiedział, że nie. Powiedział to celowo z błędem, żeby wariograf pokazał. I pokazał. I rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że pełnił swoją rolę, tak? Ja mam wątpliwości co do rzetelności całego tego badania, więc nie wiem, nie chciałbym w ogóle oceniać czegoś takiego, bo to nie było, tak jak mówię, badanie. To była zabawa. W zabawie wszelkie takie sztuczki są dozwolone, prawda? Także nie traktujmy tego jako badanie. Umówmy się tak, to nie było badanie. Zbyt dużo pytań to też świadczy o tym, że nie zostało to właściwie przeprowadzone. Jeżeli mamy zbyt dużo pytań i chcielibyśmy wyjaśnić więcej kwestii, to dajemy osobie do wypełnienia ankietę albo oświadczenie, że nie zrobiłem tego i jeszcze w sumie zamykamy się w kilkunastu albo w dziesięciu pytaniach. I osoba na badaniu wariografem mówi, że skłamała na którejś z pytań ankiety. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? Tak. Aha, to tyle? Bez żadnego podsumowania? Okej. Okay. Myślałem, że jeszcze tutaj Krzysztof pod koniec coś powie. Tak, kurczę, tak... Dziwny film. Przede wszystkim przez to zakończenie. To dla tej bardziej inteligentnej widowni. Okej. Nie, to że mają wykop na głowie, Twitter na głowie, widzów na głowie. Sytuacje niejasne, to jeszcze im się chyba największy projekt w historii internetu na web spierdolił w tych gocach. Ja już im kurwa nie zazdroszczę, ty. Ale to musi być przejebane, ty. Trochę im współczuję. Pewnie tam siedzą i mówią, a kurwa, zobaczycie. Każda się odwróci was, kurwa, wszystkich, dojadę. A? Dojadę! No jeszcze Nathan się wydarzył. No i co mogę powiedzieć? No spoko, to raczej jest taka, jakby tu nie ma debaty w tym, nie? Czy ten pan, co tam siedział, mówił prawdę? No nie wiem, podejrzewam, że tak, nie jestem jakimś ekspertem od wariografów. No spoko. Ale ogólnie wierzę, że Wojtek nie lubi mężczyzn. Naprawdę. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamu, chyba bez żalu. Zadziliśmy kij, mimo to układy.